Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Małgosiu. Dzień dobry, witam wszystkich. Ponieważ ja od dłuższego czasu mam takie marzenie, żeby mieć na drugie imię nadzieja. I tak sobie pomyślałam, że my te rozmowy, które prowadzimy, to prowadzimy je po to, żeby budować nadzieję, że zmiana jest możliwa, że każdy z nas zasługuje na dobre życie i że każdemu z nas dobre życie się należy. To dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, Dlaczego my czasami tracimy nadzieję, czyli o efekcie wyuczonej bezradności, który często wiąże się z tym, że my po prostu mamy poczucie utraty kontroli nad własnym życiem, nad własnymi działaniami, nad, nad poczuciem wpływu, co prowadzi do takiej sytuacji pewnego rodzaju wyalienowania, ale też ogromnej bezsilności. I Czasami wyuczona bezradność jest mylona z depresją, nie? czyli albo w ogóle z takimi stanami, które wymagałyby farmakoterapii, a to nie jest często o farmakoterapii, tylko warto zobaczyć, że być może właśnie wyuczona bezradność to jest to, co nas w danym momencie dotyczy. Mhm. Bardzo ważny temat w ogóle wyuczonej bezradności. I mam wrażenie, że on kiedyś był dużo bardziej modny, dzisiaj jest trochę chyba zapomniany, a on wiele rzeczywiście tłumaczy, tak jak mówisz. I wyuczona bezradność rzeczywiście, jeżeli my trwamy w tym stanie i nie zmieniamy nic, to ona też może w dalszej perspektywie doprowadzać do jakichś sytuacji depresyjnych również, ale tak jak słusznie mówisz, to nie jest termin tożsamy i dużo zależy od nas, co z tym będziemy robić. I tak jak mówisz. Jeżeli podejmiemy pracę, to zawsze możemy coś z tym zmienić, że to nie jest raz na zawsze sytuacja. Mm -hmm. Nazwijmy Gosia, ponieważ koncepcji dotyczących wyuczonej bezradności jest dużo. Sporo jest badań na ten temat. Naukowcy nie mają zgody co do tego, co jest przyczyną, ale na pewno wszyscy mamy zgodę co do objawów, o których zaraz opowiemy. To co to jest w ogóle ta wyuczona bezradność? Tak, wyuczona bezradność to jest taki mechanizm, który w nas powstaje na skutek tego, że byliśmy w jakichś trudnych dla nas warunkach, które oddziaływały na nas w bardzo negatywny sposób i nie mogliśmy znaleźć odpowiedniego sposobu na wyjście z tej sytuacji i mimo wielu prób i starań, mimo wszystko nie mogliśmy zmienić tej naszej sytuacji. I to powoduje, że w pewnym momencie poddajemy się i przestajemy już próbować I w związku z tym może to wpływać na różne nasze funkcjonowanie w wielu sferach, chociażby właśnie w tym, jak myślimy o sobie czy o świecie, jakie emocje u nas mogą dominować, czy w jaki sposób będziemy w ogóle podchodzić do wyzwań i do porażek. O, to jest bardzo ważne, jak podchodzimy do wyzwań i porażek, ponieważ to, co jest ważne, to to, że w uczonej bezradności mamy ten element utraty nadziei. Że ja mam wpływ na to, co się ze mną dzieje, i że mam jakikolwiek wpływ na otaczający mnie świat, i to, co powiedziałaś, jest ważne, że to się może dziać w wielu sferach, czyli to nie, może, nie musi być tak, że ja mam wyuczoną bezradność wszędzie, tylko że ja mogę mieć na przykład poczucie, że ja nie mam wpływu na to, gdzie pracuję i ile zarabiam. Albo że ja nie mam wpływu na to, jak żyję, albo że ja nie mam wpływu na siebie i swoją relację z, ze swoim dzieckiem. Czyli to jest taka sytuacja, w której my mamy poczucie, że no, nic się nie zmieni, ale też to, co jest ważne, to to, że wiele osób mówi: Ja już naprawdę wszystkiego próbowałem, próbowałam. I naprawdę nie ma dla mnie nadziei. To jest w ogóle będę to podkreślać, bo ja chcę zapewnić, że nadzieja jest zawsze. Natomiast to, co nas no, powiedziałabym, tak wygłupia albo ogłupia, albo mm, zaślepia w tej wyuczonej bezradności, to to, że my na dany moment naprawdę nie widzimy e, możliwości wyjścia, czyli my nie widzimy alternatywy. Dlatego, co się z nami w danym momencie dzieje, bo wcześniej próbowaliśmy, oczywiście, i te wcześniejsze doświadczenia pokazały, że nie. W związku z tym, no, tak jakbyśmy zastygali, ale zastygali właśnie w tym bez bezruchu, nie? Że, że nie mam ruchu, że, nie, że wiosny już nie będzie. Może ona będzie dla wszystkich. Czasami moi pacjenci mówią, nie? W, 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 dla wszystkim innym tak, ale mi nie. Mi to się nie może wydarzyć nic dobrego. Mhm. Wiesz co, ja myślę, że tutaj jeszcze takie drugie pojęcie, które mi przyszło do głowy, to jest też poczucie własnej skuteczności, prawda? Czyli to jest też drugi mechanizm i myślę, że to, o czym ty mówisz, to jest właśnie to, że my w pewnym momencie tracimy poczucie własnej skuteczności, czyli że w, jakimś spo w jakiś sposób mamy tak niski ten poziom tego poczucia własnej skuteczności, że naprawdę jesteśmy przekonani, że my nie możemy nic zmienić. I tutaj szczególnie chcę podkreślić, jesteśmy przekonani, bo jeżeli jesteśmy przekonani, to znaczy, że nad przekonaniami my możemy pracować, my możemy szukać innego sposobu patrzenia na tę rzeczywistość, i to jest to, do czego chcemy też zaprosić, prawda? I o czym będziemy też mówić w kolejnym naszym spotkaniu. Hmm? I to, to, co jest ważne, żebyśmy mogli się przyjrzeć, czy ktoś z Państwa być może doświadcza wyuczonej bezradności w jakimś obszarze swojego życia lub no być może w wielu obszarach, bo to jest też tak, że to ma y, potem, no taki, y, jest takie, chciałabym powiedzieć, impaktujące, takie rozlewające się, nie? No bo jak, jak może tak... to jest taka generalizacja, prawda, że tak. jeśli tym mi nie wychodzi, to już w ogóle w niczym mi nie wyjdzie i nie dam sobie rady i nie potrafię nic zmienić w moim otoczeniu, ani w swojej sytuacji. Mhm. Tak, właśnie, dlatego to jest takie, y, powiedziałabym, zatruwające, nie? Ten element wyuczonej bezradności, dlatego warto się nim zająć. To mamy trzy takie obszary. Pierwszy, możemy popatrzeć na to, co się dzieje w naszej sferze poznawczej. Czyli co to znaczy? To znaczy, że e, wyuczoną bezradność w sferze poznawczej możemy poznać po tym, że człowiek uważa, że nie wie, co się z nim dzieje. Czyli ja nie wiem, dlaczego ja tak mam, nie potrafię nazwać, i bardzo długo, bardzo dużo czasu zajmuje mi uczenie się nowych rzeczy. I to, co jest ważne, to takie. Jest taka dosyć duża trudność w takim y, widzeniu prostych zależności, że jak coś zrobię i mi wyjdzie, czyli mam tak zwane wzmocnienie, to pociągnięcie na tym wzmocnieniu pozwoli mi działać dalej. Czyli, jakbym miała to podać na przykładzie, to y, osoba, która ma wyuczoną bezradność, nie wiem, nauczyła się trzech słówek z angielskiego y, w danym dniu, widzę, że się uśmiechasz. I mhm. mówi, ale potem mówi: No Jezu, ale to były tylko trzy słówka, tak? Jak mogę z tego wziąć w ogóle coś pozytywnego dalej do życia? Że to się nie łączy z tym, że ja zrobiłam, czyli wykonałam wysiłek i mi wyszło, tylko wtedy bardzo często ci ludzie mówią: No, no to był przypadek, to się udało i to się po prostu nie, nie łączy. Chcesz coś do tego dodać? Jeszcze tak się uśmiechnęłam z tym językiem, bo wielu ludzi właśnie tak ma i często przy pierwszych próbach, kiedy właśnie nie mają takiej skuteczności, jakby chcieli, często zaczynają interpretować to, generalizować, czyli mówią, że oni się nigdy tego języka nie nauczą. A często jest tak, że my mamy taki etap, tak jak, bo ja się teraz uczę hiszpańskiego na przykład, i zauważyłam, że jeżeli się uczę przez jakiś czas i mi nic nie wchodzi, bo nie mogę się zorientować, bo to jest nowy, na, nowy język dla mnie, nowa, nowy system gramatyczny i tak dalej, ale zauważyłam, że jak w pewnym momencie zaczęłam więcej powtarzać i powtarzać, to rzeczywiście wskoczyłam na taki próg, że nagle mówię: Kurczę, nie, to, to jest wyuczalne, mogę się tego nauczyć. I wielu z nas może podejmować taką decyzję, że ja wiesz, nie dam rady i już nic się nie nauczę, w etapie, w którym jeszcze tak naprawdę nie zdążyli jakby nabyć na tyle, żeby móc cokolwiek w tej sytuacji powiedzieć na temat swojej możliwości. Czyli w tej sferze poznawczej to jest ważne, że my nie mamy tego połączenia przyczynowo-skutkowego, że jak robię, to będzie efekt, tylko że na ten efekt czasami trzeba zaczekać. Mhm. Albo być może ten efekt nie jest tak spektakularny, jak to, co teraz widzę. Druga sfera, w której możemy diagnozować wyuczoną bezradność, no to sfera motywacyjna, czyli mamy tak zwane deficyty motywacyjne. No i tutaj. Po tym rozpoznajemy. Tak, że że to jest, że to jest no, można by było powiedzieć bardzo proste, że my mamy brak motywacji do działania, ale uwaga bardzo wydłużony czas podnoszenia się po porażce. I to jest kluczowe, że człowiek, który nie ma wyuczonej bezradności, nawet jak mu się czegoś nie chce, no to i już się zmobilizuje i poniesie porażkę. To nie ma tego takiego rozlewającego się tego czasu, że to, to dużo zajmuje, że to nie działa, że to się nie da, tak? I że to. Porażka osobie z wyuczoną bezradnością potwierdza jej bezsilność i bezradność, i zabiera chęć do angażowania się. I mamy trzeci obszar deficytów, to są deficyty emocjonalne. I tutaj mamy apatię, mamy lęk, mamy zmęczenie, uwaga, mamy wrogość, bo osoba z wyuczoną bezradnością reaguje irytacją i złością bardzo często. No i to, co najważniejsze, utrata. Nadziei, co powoduje, że no nie ma skąd wziąć paliwa, no bo jeżeli popatrzymy na to, że emocje są naszym paliwem, no to tak. jak tu się odbić do motywacji? Tak, mhm. tak. Jeszcze wiesz co, bym tak przytrzymała na chwilę z tą motywacją, z tym wymiarem motywacyjnym, bo myślę, że to też jest ważne, bo bardzo często, kiedy ja naprawdę mam przekonanie, że ja nie mam wpływu na swoją sytuację i swoje życie, to to nie jest tak, że mi się nie chce... Czegoś robić, prawda? No bo motywacja nam się często kojarzy z tym, chcę albo nie chcę. A tutaj to, co jest ważne w tym mechanizmie, to ta bezradność powoduje, że ja się czuję bezsilna w związku z tym, jakby nie mam takiej, właśnie to, co powiedziałaś, ani energii, ani siły do uruchomienia tego działania. Czyli ten brak motywacji to nie jest, a to dzisiaj mi się nie chce, tylko to jest coś takiego, że ja naprawdę, jak, jak pomyślę, że mam coś zrobić, to już. Jakby czuję, że nie dam rady, tak? Że, że, że mam takie przekonanie, że nie mogę nic zmienić. Mm -hmm. To jest w ogóle y, zabawmy się na chwilę z słowem, bo czym się różni bezradność od bezsilności. Nie? Bezradność to ja nie mam rady, nie mam pomysłu. Tak. A to, co ty podkreślasz, bezsilność to ja naprawdę nie mam siły. Mm. I to jest bardzo ważne, bo mm, to, co ja obserwuję, to to, że osoby z wyuczoną bezradnością. Czasami są przez społeczeństwo oceniane jako leniwe, tak. jako takie, to jest tak zwany zdolny, ale leniwy. Przecież gdyby chciała, to by mogła, gdyby chciał, to by mógł. A to, co jest ważne, to tutaj mocno nie działa czynnik poznawczy. Tak. Czyli ten, ten, ten schemat pod tytułem: Nie mam pomysłu, nie potrafię nie umiem i to, co jest ważne, to co powiedziałyśmy na początku, do tego dochodzi ten element alienacji, czyli osoba, która ma poczucie, no, bycia przegrywem, bo to chyba to jest też to, co towarzyszy poczucie. No takie myśli na swój temat. Bycia przegrywem wycofuje się ze społeczeństwa. więc y, tworzy się takie błędne koło, y, tak, że nie potrafię sobie poradzić, nie mam pomysłu i siły, jak to zrobić. Wycofuję się, więc zabieram sobie nawet możliwość uzyskania jakiegokolwiek wzorca, zobaczenia, że są ludzie, którzy to robią, że, że gdzieś jest jakiś świat, w którym ludzie sobie radzą. To bardzo ważne też, o, o czym teraz powiedziałaś, bo myślę, że najczęściej, jak, jak budujemy poczucie własnej skuteczności, tak trochę odwrócę na tą drugą stronę. To bardzo często to, na bazie czego my budujemy to poczucie własnej skuteczności, to jest próbowanie i dostrzeganie skutków naszych działań. Czyli, że ja po prostu widzę, że w pewnych okolicznościach spróbowałam, udało mi się, w cudzysłowie udało, bo chcę podkreślać tutaj tą sprawczość, prawda? Że to nie jest losowo mi się udało, tylko zrealizowałam to, to co chciałam i yy, włożyłam wysiłek i okazało się, że to było skuteczne. To ja, nawet jeśli pierwotnie myślałam, że nie, to mam jednak ten, taką informację zwrotną z otoczenia, że mogę, prawda? A to, co Ty mówisz, jeżeli ja się wycofam i przestaję próbować, to nawet jeśli zmieniły mi się warunki, myślę o zewnętrznych, prawda? Nawet jeśli w międzyczasie zdążyłam nabyć jakieś kompetencje, które by mi pomogły w tych sytuacjach jeszcze działać bardziej skutecznie, to ja przez to, że ja nie spróbuję nie jakby sprawdzę, nie zweryfikuje czy ja jestem skuteczna czy nie jestem to nie daje sobie szansy podniesienia tej właśnie i motywacji do działania ale też to co powiedziałaś że po prostu jeszcze bardziej utwierdzam się w tym przekonaniu że ja nie mogę prawda i ten lęk może być coraz silniejszy i coraz bardziej hamujący i coraz bardziej utrudniający to wyjście tak i to co jest ważne to to że osoby z wyuczoną bezradnością no, dosyć często są stygmatyzowane, bym powiedziała, przez społeczeństwo jako ofiary. Czyli, że a ona wchodzi w rolę ofiary, albo a ona teraz robi z siebie ofiarę. Tak? I to stygmatyzowanie też nie pomaga, bo to jest naprawdę, ja bym chciała, żeby wszyscy Państwo usłyszeli, że taka osoba naprawdę nie ma siły, bo nie ma energii do działania. I oczywiście, że wszystko dzieje się w głowie, bo znowu zobaczmy, wyuczona bezradność, czyli ja się nauczyłam, że ja nie daję sobie rady, w związku z tym ja mogę się na nowo nauczyć, że ja będę sobie dawać rady, bo ja skorzystam z rad otoczenia, nie? Czyli bezradność nie mam pomysłu, mogę się nauczyć, co z tym robić. I tutaj to, co jest ważne, to należy po prostu wykonać trening, ale tak naprawdę należy popracować nad głową, bo wyuczona bezradność rozpoczyna się w głowie, choć potem ma nieprawdopodobne konsekwencje w ciele. Ja myślę, że w ogóle jest bardzo dużo naszych działań, które wynikają z naszych przekonań właśnie. Cała myślę to podejście nord poznawczo behawioralny na tym bazuje, prawda, że jeżeli ludzie mają pewne schematy, wyuczyli się pewnego sposobu myślenia, który zależał często też nie od nich, tylko od wskazówek z otoczenia, to faktycznie jakby mają takie przekonanie, że rzeczywistość wygląda tak, jak im się wydaje, tak jak oni to rozumieją, tak jak oni to odbierają. I tu jest ta cała praca, o której mówisz, Agnieszko, żeby spróbować zobaczyć, że tak naprawdę ja mogę się nauczyć nowych sposobów, nowych sposobów działania, ale też nowych sposobów myślenia, prawda, że ja mogę nad tymi przekonaniami swoimi pracować. I chcemy zaprosić do następnej rozmowy o tym, na tym jak pracować. To jest tylko historia. To tak. spotkanie dzisiaj, żeby powiedzieć Państwu, że nie wszyscy mamy depresję, wtedy kiedy nie mamy siły, nie wszyscy jesteśmy leniwi, wtedy kiedy nie mamy ochoty czegoś zrobić, ale to co jest kluczowe, to to, że jest nadzieja na zmianę, bo zmiana zaczyna się w głowie. Ja, ja lubię to powiedzenie, że najdłuższą drogę, którą mamy do przebycia, to jest 30 centymetrów, stąd tutaj i że te 30 centymetrów warto przebyć od głowy do serca, no ale udrażnia się w głowie. Naprawdę, my jesteśmy zakładnikami swojej głowy. No to będę się pochwalać, że następna książka, którą piszę, będzie uwięzieni w swoich głowach. O, oh, Tak będzie. I to jest o tym, że jeżeli my popracujemy z głową, to, to nam się po prostu zmieni w ciele, bo to chodzi o powrót energii, ale poprzez dostarczenie pomysłów, ale uwierzenie, że bez względu na to, w jak trudne jesteśmy sytuacji, bez względu na to, jak trudnych rzeczy doświadczaliśmy. Zawsze jest nadzieja na zmianę, bo to, co jest naszą przewagą jako ludzi, to, to to, że my mamy mózgi, które są nieograniczone, więc mój mózg zawsze może wyprodukować nowe sposoby działania, nowe pomysły, nowe schematy poznawcze, dzięki temu, że ja wyjdę z tej swojej alienacji. Ja bym chciała też Państwa zaprosić do tego, żeby wyjść właśnie. Z domów, pójść na warsztaty, zacząć rozmawiać o tym, że ja tak mam i szukać wsparcia i pomocy. Ja bym wiesz, co do tego, jeszcze dodała jedną rzecz, że często my te mechanizmy wytwarzamy na skutek tych naszych uprzednich doświadczeń, z których część była w określonych warunkach, na które często nie mieliśmy wcześniej wpływu. A im bardziej dojrzewamy, im bardziej się zmieniamy, tym poszerza i się wachlarz naszych zasobów. I zmienia się sytuacja wokół nas, albo my mamy wpływ na zmianę tej sytuacji, na którą być może wcześniej nie mieliśmy wpływu. I to jest też bardzo ważne, żeby sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę jakkolwiek, bo tutaj się bardzo mocno podpisuje pod tym, o czym mówisz, prawda, że, że jak już uwierzyłam, no to mogę jakby trochę tak, w taką czarną dziurę cały czas wpadać i jeszcze potwierdzać sobie, że, że, że tam nie ma wyjścia, że to jest tylko ta czarna dziura. To jest to, o czym mówisz, żeby sobie zdać sprawę, że zawsze mogę coś zmienić. I zawsze mogę też zmienić mój sposób myślenia, albo zmienić coś w moim otoczeniu, co mi pomoże też dokonać zmiany w moim życiu, bo to też czasami trzeba zacząć od zewnętrznych okoliczności, żeby można było zmienić też coś w umyśle. Super, w takim razie dziękujemy i zapraszamy do następnej naszej rozmowy o tym, jak wyjść z wyuczonej bezrodności, czyli jak się wyuczyć. Na nowo siebie i swojej skuteczności. Dziękuję, Małgos. Dzięki, Agnieszka.